Jakby to powiedział Krzysztof Konnowicz, to znaczy Maklowicz, tu jest specjalność szefa pedala. Coś w kieszeni chowa. Wygląda jakby to opierdzielał. A bo toć to jest kolba, o soli nie pożalował. Tylko szkoda, że tam w te takie tataraki tą sól sypie. To jest specjalność szefa kuchni deserową porą. Później posypiemy to cukrem. Aż to takie to dobre będzie. Będzie. Oj, niestety będzie. Krzysiek. Czy to będzie prażona kukurydza popcorn? Żeby nas nie zabilo, jak to będzie strzelać. Ale to było pyszne. Takie mięsko. Pyszny takie pyszny. Woki. Nie, wok był pyszny. Ale to jeszcze będzie pyszniejsze, jak on spali tą kukurydzę. Będziemy nie mogli się wysrać przez dni parę. Niczym małe koźlątka z bajki. Będziemy mieć mocne zatwardzenie i 100 lat nie wyjść przez dziuru. Ale ta kukurydza będzie szczelać zaraz. Chyba tu będą fajercojki. Już wyjmij ją, już chyba jest dobra. Krzysiek, powiedz nam parę słów do kamery, bo ty głowę masz spuszczoną i ty w ogóle nie spoglądasz na mnie. Co byś ty chciał nam powiedzieć? A to dobre było. Niczym głupi. Jo, kolbę opierdzielem. Jo. Cicho. Krzysiek podnieca ogień. Ale ty to dobre będzie, rzuciłeś tych wiórów patyczkowych. Ale ty dmuchasz. Nie jedna by była z ciebie szczęśliwa kukurydza. Krzysiek. Gdzie to ogień? Krzysiek, popatrz tu się na mnie prosto w oczy. Raz i goto. Słońce mu naświetliło oczki. Mogę tam telefon wsadzić, a w sumie nie mój. To se wsadzę, kolba tu wystaje. Ej, dla ciebie mam też kukurydzę. To jest kolba. Masz. Tu już Krzysiek opierdzielił kolbę. Wygląda to niczym pento. Ale ty podniestasz ten ogień. Boże, żebyśmy nie spalili sobie na wiotku. Ale ci kłopcy. Ty co tak rozbują? Teraz dmuchaj, żeby zgasić ten ogień, głupcze. Przepraszam, ucięłem ci kawałek głowy. Jakżem to nakręcował. Krzysiek ma urodziny, dmuchaj w patyszka. Nie, no to będzie pyszna ta kukurydza. A nie mogliśmy jej zrobić na tym grillo rusztu? Te kebaby i koniec i morda. Kebaby? Jakie kebaby? O, dobrze, przykryjemy ją patykami, to dojdzie pod patykami. Jak piwnica pod baranami, dojdzie pod patykami. Krzysztof, mogę ci już oddać ten telefon? Bo my tu jemy. Bo to się będzie kamerowało. Ale coś tłukło. Z jakąś siłą tam drzewo tłukło.